Cześć, dzisiaj jest niedziela, a ja już byłam w Gdańsku. Jest godzina 15. Nie nagrałam wam nic wcześniej, dlatego że trochę się śpieszyłam. Nie byłam na zakupach. Zaraz wam powiem, w jakim celu pojechałam i czy załatwiłam w ogóle tą sprawę. Tak naprawdę chodzi o telefon komórkowy. Zaraz wam wszystko powiem, co jak. Tylko może zacznę od trudnia. Pokażę wam, co mam dzisiaj ubrać. I słuchajcie, dzisiaj mam na sobie kolejne wdzianko z Zalando. Jak widzicie, to jest takie granatowe, poliestrowe chyba. Jakieś takie sztuczne na pewno wdzianko, w którym nawet w taką pogodę jak dzisiaj jest mega ciepło, ponieważ na dworze jest 21 stopni i jak wyjdzie słońce jest mega gorące, jak zajdzie słońce jest mega zimno. Taka pogoda. Ja jeszcze mam na solarium teraz, więc też mi jest ogólnie ciepło, jestem jeszcze zgrzana cała. Natomiast takie poliestrowe wdzianka powodują właśnie to, że człowiek się zgrzeje nawet mimo tego, że ma krótki rękaw. I ja sobie dzisiaj je założyłam, dlatego że rzadko je noszę. One jest takie z tyłu dosyć krótkie. Takie, zobaczcie, krótsze, z przodu dłuższe, tutaj ma kieszenie. Generalnie spoko, całkiem fajnie wygląda, jak się okazuje, więc muszę je nosić, bo szkoda, żeby leżało. To wdzianko było z Weromody, tam była jakaś promocja, je za nie dałam coś koło 60 zł. Pod to mam zwykły taki top na ramionczkach biały, chyba staranowy. Do tego moja ukochana torebka. Słuchajcie, uwielbiam ją, noszę ją po prostu codziennie. Jest bardzo pakowna, mam tu parasolkę, portfel, telefon, ładowarkę i kilka innych niezbędnych rzeczy, tak więc moja ukochana torebka. Poniżej spodnie z Zary, te moje z zameczkami oraz slipony, które też noszę ostatnio bardzo często. I już tak wiecie, to pasują mi do wszystkiego ostatnio te buty. Natomiast muszę wam powiedzieć, że to nie są najwygodniejsze buty świata. One są dla mnie idealne, jeśli chodzi o długość, o rozmiar. Z tym, że ja mam szczupłą nogę i słuchajcie, ta noga ucieka mi do przodu. Niestety, ale bolą mnie w nich palce, więc na dłuższe dystanse one się absolutnie nie nadają. I tak jak dzisiaj jechałam tylko do Gdańska i wracałam, to jeszcze pół biedy, ale słuchajcie, nie są zbyt komfortowe, tak więc no dobra, to tyle. Teraz się trochę rozbiorę, zdejmę buciory i powiem wam, w jakim celu byłam w Gdańsku. I słuchajcie, jeśli chodzi o moją wizytę w Gdańsku, ja pojechałam do serwisu komórek, dlatego że zepsuł mi się telefon. Ja mam telefon mega stary Samsung, który ma już, nie wiem, chyba prawie 4 lata. I tak naprawdę jak skończyła mi się umowa z Orange, nie dostałam żadnej ciekawej propozycji, więc stwierdziłam, że mam ich gdzieś i po prostu przejdę sobie na kartę. I wszystko było ok. Na karty są naprawdę ekstra promocje, tam grosze wychodzą miesięcznie za to, żeby mieć wszystko nielimitowane. Natomiast telefon się zaczął psuć. Zaczęło się od tego, że no bateria trzymała mi praktycznie 1,5 dnia, no ale to już wiecie, to standard w smartfonach. Natomiast chodzi o to, że zaczęły się zawieszać wszystkie aplikacje. Zaczęło się od Facebooka, że włączałam sobie Facebooka i przez długi, długi czas był biały ekran, po czym po 2 minutach było napisane wymój zamknięcie. I tak było kilkakrotnie, próbując uruchomić tego Facebooka. Może za 10. razem chwycił, może nie. Ja tak naprawdę nie wiedziałam, co się z tym telefonem dzieje. Zaczęłam, słuchajcie, czyścić ten telefon. Zainstalowałam sobie jakiś tam program, jakąś aplikację, która czyści telefon, wiecie, tam od środka wszystkich wirusów, jakichś niepotrzebnych tam różnych dziwnych rzeczy, ja się na tym nie znam. I okazało się, że nic to nie dało. Dodatkowo bateria zaczęła się grzać i to w taki sposób, że słuchajcie, nie szło telefonu utrzymać w ręku. Ja już w pewnym momencie myślałam, że mi wybuchnie po prostu. I co? Kupiłam nową baterię. W ogóle miałam takie przeboje na Allegro, też wam powiem, że wpisywałam sobie model baterii, dostałam list przewozowy, że wysłali. W poniedziałek na przykład miałam, to było w zeszły poniedziałek. I słuchajcie, w piątek dostaję informację, czy tam w czwartek, że przepraszamy, ale nie mamy tych baterii. Ja mówię, dobra, tylko wiecie co, mogliście wcześniej powiedzieć, bo jeżeli jest aukcja na Allegro, no to chyba wiedzą, czy mają, czy nie mają, tym bardziej ja dostałam numer listu przewozowego. Oddali mi kasę i słuchajcie, kupiłam następną baterię i następnego dnia dostałam informację, że nie ma tej baterii. Słuchajcie, wkurzyłam się strasznie i napisałam do tego kogoś z Allegro, że jest nie fair, ponieważ jeżeli ma na aukcji wystawiony jakiś przedmiot i jest napisane, że jest na stanie, nie wiem, 300 sztuk, no to hello, coś tu nie gra. I nie odpisał, tylko oczywiście zwrócił mi kasę. I w końcu, słuchajcie, zaczęłam dzwonić po wszystkich. Okazało się, że słuchajcie, połowa aukcji na Allegro to są aukcje, no, dla mnie fikcyjne, skoro mają wystawione coś, czego nie mają na stanie faktycznie. I w końcu udało mi się znaleźć gdzieś w Gdańsku. Cudem pojawiło się na Allegro i bardzo szybko dziewczyna, bo to jakaś dziewczyna chyba to ma, wysłała mi tą baterię i słuchajcie, okazało się, że bateria nic nie pomogła, bo ja o niej powiedziałam, bo w ogóle bateria zaczęła mi trzymać dosłownie 5 godzin i wszystko padało, po prostu. Ja nie wiedziałam, co się dzieje, myślałam też, że to jest wina baterii i jak włożyłam nową baterię,
Okazało się, że to nic nie dało. Ładuję na przykład do północy telefon, po czym odłączam go, idę spać, rano wstaję i on jest cały rozładowany, czyli nawet nie używając go, on się sam rozładowuje i powiem Wam, że wkurzyłam się, bateria nie była droga, z przesyłką chyba zapłaciłam 3 dychy, ale wkurzyłam się, ponieważ no myślałam, że to jest wina baterii, słuchajcie, i co, pojechałam do Gdańska, bo wiecie co, ja w tym tygodniu kończę o 17, znaczy od jutra, więc zanim dojadę, to w moim mieście już tutaj może być zamknięte, mogą być te serwisy, zanim gdzieś tam się, wiecie, dojdę do nich. Więc stwierdziłam, że pojadę do Gdańska, w centrum handlowym Madison są i jest tam taki serwis i niestety chłopak powiedział mi, że po pierwsze jest zepsuta ta wtyczka i ona tą baterię jakoś dziwnie ładuje i przez to tak jest. Powiedział, że ta nowa bateria momentalnie, jeszcze z tydzień ona się również zepsuje i w ogóle nie będzie już do, nie będzie do użytku po prostu, ponieważ ten telefon powoduje to, że ten zepsuty element, że no zniszczy tą baterię. Poza tym padł mi cały system, więc... Słuchajcie, ja jestem w szoku, po prostu te Androidy, te wszystkie systemy, to jest nie dla mnie, to jest nie na moją głowę i generalnie powiedział, że można to naprawić, można zrobić tak, że telefon będzie praktycznie jak nowy, z tym, że nie wiadomo, czy zaraz znowu coś nie wysiądzie, no bo jak telefon ma już no 3 lata, to niestety to już jest, wiecie, no, ja teraz też już wiem, więc zaraz siadam i będę szukała jakichś atrakcyjnych ofert, zobaczymy, czy coś znajdę ciekawego. I co jeszcze? Aha, słuchajcie, byłam w ogóle, wiecie co, w Rossmanie i kupiłam sobie... Zaraz Wam pokażę. Coś ekstra, po prostu coś ekstra. Zobaczcie. To jest taki pojemnik z takim... za blisko jestem, o może tak. To jest taki pojemnik z takim zamknięciem. To zamknięcie jest silikonowe. Chyba jedną ręką Wam teraz nie otworzę, żeby Wam to pokazać, kurde. Poczekajcie. O matko, dobra. Zobaczcie, to zamknięcie jest takie silikonowe, więc fajnie się trzyma. I pomyślałam sobie, że wrzucę sobie do takiego pojemnika kawę. Naprawdę ekstra pojemnik, taki słoik duży. On ma pojemność 650 ml, był przeceniony na 6,99. Niestety był tylko jeden, dlatego jeden kupiłam. A chciałam dwa, bo chciałam jeszcze na herbatę. I kupiłam sobie taki malutki. Oczywiście również był ostatni. On ma chyba 300 ml, czyli no połowa liczmy tamtego. I tutaj sobie cukier wsypię. Słuchajcie, ekstra. Ja cukru nie używam w domu tak naprawdę, tylko jak ktoś przyjdzie i chce herbatę albo kawę z cukrem. Tak więc super. Mały taki bardzo ładny pojemnik i... I co? I w sumie będę szukała jeszcze jutro, może się gdzieś przejdę, do, no w moim Rossmanie małym, w moim mieście raczej nie będzie tego, natomiast chyba przejdę, zobaczę, bo ten większy by mi się przydał, bo fajny jest, naprawdę fajnie to wygląda, taki prosty i przynajmniej będę widziała coś w środku. Szukałam takich puszek, wiecie, takich metalowych, ale nic ciekawego też nie ma, te puchy przeważnie są takie wielkie, jak na makaron wyglądają, a piszę coffee, więc stwierdziłam, że takie puchy ja nie chcę, a to jest naprawdę całkiem przyjemne. I słuchajcie, będąc w naturze kupiłam sobie z Green Pharmacy, ja Wam mówiłam, że ten z aloesem ostatni żel, który miałam, był bardzo dobry. I teraz kupiłam sobie delikatny żel do mycia twarzy dla mieszanej i tłustej skóry, zielona herbata. Był przeceniony na... 4,99, także słuchajcie, za piątaka mam fajny żel 270 ml. Mam nadzieję, że będzie tak samo dobry jak ten z aloesem, bo tamten był świetny. Ja jeszcze mam ten z Bielendy, tak więc jeszcze chwilę ten sobie postoi i poczeka na swoją kolej. Tak, więc nic nie kupiłam. Słuchajcie, jeśli chodzi o lumpy, to jeszcze Wam tylko powiem, że w Stradivariusie przymierzałam taką szwedkę. To jest szwedka, wiecie co, z nowej kolekcji. Wygląda tak samo jak te szwedki wszystkie, które przymierzałam, Wam pokazywałam w tym vlogu takim jednym, mierzymy tam, wiecie, pokazywałam Wam kilka tych ciuchów, które kupiłam w Stradivariusie i mówiłam Wam wtedy, że ja wzięłam największe rozmiary, czyli L-ki i że ma te dziwne rękawy, że mnie tak ciągnęły i takie krótkie ogólnie były. I teraz powiem Wam, że ta nowa kolekcja, te, one są naprawdę takie grubsze już te kurtki, tylko że one są krótkie, więc... No nie wiem, no raczej to nie jest na... to jest takie na wczesną taką jesień, mi się wydaje, żeby sobie zarzucić. I mierzyłam czarną i muszę Wam powiedzieć, że jest ekstra, ma bardzo długi rękaw, jest bardzo ładnie skrojona, z tym, że to wiecie, to jest typ kurtki, w którym trochę tak jak balon człowiek wygląda niestety, no bo ona jest taka, wiecie, krótka i taka dosyć masywna, ale nie wiem, czy sobie nie kupię, całkiem ładna jest, tak więc to tyle. Ja teraz idę, jest w 3:30, muszę stawić pranie, póki jest taka względna pogoda, wstawię sobie jeszcze pranie, wczoraj wstawiłam jasne, dzisiaj wstawię sobie ciemne.
No i co, siadam do komputera, słuchajcie, siadam, będę szukać jakiegoś telefoniku pięknego dla siebie. Ja wiecie co, ja nie lubię tych telefonów, ja to mam jakiś kupić, bym chciała kupić jakiś najprostszy, żeby robił jakieś ładne zdjęcia i żeby ta bateria trzymała. Mi tam nie zależy na jakichś aplikacjach, cudach, na kiju, nie wiadomo czym, bo ja z tego potem i tak nie korzystam, ja tylko piszę SMS-y, korzystam z Facebooka, sobie siedzę na Instagramie i inspiruję się tymi, wiecie, modowymi blogami, chciałam powiedzieć, tymi, wiecie, kanałami modowymi, które tam mają, nie wiem jak to się nazywa na Instagramie nawet. Ja mam Instagram, natomiast ja tam póki co jeszcze nic nie wrzucam, ale mam w planie właśnie zacząć wrzucać. Wiecie co, tak się zastanawiam, czy stworzyć Facebooka, aby mieć z Wami lepszy kontakt, czy po prostu Instagram byście woleli. No nie wiem, możecie się wypowiedzieć, jeśli chcecie, na dole. Natomiast wiem, że na Facebooku chyba Facebook nie ma takiej popularności jak Instagram. Chociaż nie wiem w sumie. No zobaczymy. Ja w każdym razie Instagram mam, z tym, że no mówię, tam nic jeszcze nie ma póki co, no bo jeszcze myślę, czy lepsze by było to dla Was, czy Facebook. No zobaczymy. Dobra, idę wstawić pranie, przebiorę się w jakieś takie domowe rzeczy, bo jest mi w dżinsach niewygodnie. I co, będę szukać jakiejś oferty. Jak coś znajdę, to zaraz Wam na pewno pokażę. Słuchajcie, przed chwilą napisałam na stronie Orange, że chcę porozmawiać z konsultantem. Oddzwonili do mnie i tak sobie myślę, że chyba zdecyduję się na Orange. Tam jest abonament 34,99 i w tym mam nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci, minuty? SMS-y do wszystkich sieci i co? I 1 giga internetu. Wiem, że ten 1 giga to nie jest nie wiadomo ile, natomiast mi chyba to wystarczy. Ja dużo korzystam z Wi-Fi w domu, w autobusie i w pracy. Czasami w kryzysowych sytuacjach korzystam właśnie z internetu w telefonie, więc myślę, że to mi wystarczy. 34,99 to nie jest zła cena, plus 15 zł z jakiegoś tam Samsunga. Dobry ma aparat, dosyć dobrą baterię, więc stwierdziłam, że chyba tak zrobię. Czyli wyjdzie mi 5 tych miesięcznie, więc chyba nie jest źle. Gdzieś jeszcze zgłosiłam swoją, na jakiejś stronie New Mobile, coś takiego, to jest chyba też Orange. Zgłosiłam tam chęć porozmawiania, więc jutro mogę sobie oddzwonić. Ja w ogóle w takim, wiecie, domowym stroju jestem. Wiecie co, próbowałam przed chwilą pomalować paznokcie na biało i chcę Wam pokazać lakier, który jakiś czas temu kupowałam. Ja nie wiem, czy ja Wam pokazywałam te lakiery. Tak się nazywają, Summer Manicure. I to jest z Vibo. Ja za te lakiery, bo mam dwa, mam jeszcze taki. Ja za te lakiery płaciłam coś koło 4 chyba złotych. To są matowe lakiery, bardzo chciałam mieć biały i pomyślałam sobie, że taki zielony pastelowy też będzie ładny, bo znaczy pastelowy nie jest taki do końca pastelowy, ale taki ładny, taki letni. Ale muszę Wam powiedzieć, że tym jeszcze nie malowałam, natomiast ten jest obrzydliwy, nimi się tak ciężko maluje. Przed chwilą nałożyłam dwie warstwy, takie dosyć grube, bo wiecie, to co chwilę mi tutaj z tej strony, zostają mi takie jaśniejsze, tak jakbym ściągała ten lakier, mam wrażenie. I kurde, nie umiem nim pomalować paznokci, więc chyba go komuś oddam, może komuś się sprawdzi, bo dziwne te lakiery są. Zielonego jeszcze nie próbowałam. W ogóle od tygodnia noszę na paznokciach od nóg ten lakier z Golden Rose, jest przepiękny. Ładnie się trzyma, dosyć dobrze się nim maluje. Fajny jest ten kolor, w ogóle nigdy nie miałam mięty, także mam go na paznokciach od nóg. Od rąk też miałam przez cały tydzień i dlatego właśnie pomyślałam sobie dzisiaj, że sobie zmienię na jakiś inny paznokcie u rąk. Mam jeszcze oczywiście ten, ale ten sobie zostawiłam, ponieważ nie wiem, jakoś mam ochotę na pastele i teraz nie wiem, czy sobie pomalować. W ogóle mam jeszcze, chcę Wam pokazać jak w skrócie swoje lakiery. Ja mam jeszcze, czekajcie, tylko złapię. Mam 3 lakiery z tej serii mojej ulubionej Clubbing Color z Miss Sporty. Niestety mam w takiej kolejności, w jakiej je kupowałam, czyli najpierw fioletowy, potem ten czerwony i na końcu właśnie ten nude. I nie wiem, czy te dwa już nie są stare, bo one są, wiecie co, one są trwałe, one są bardzo kryjące, natomiast one są też gęste, przez to szybciej zasychają, więc nie wiem, muszę zaraz zobaczyć, czy one są jeszcze dobre. No ten myślę, że jeszcze będzie dobry, ale chyba na nude, chociaż może nude, nie wiem. Zaraz jeszcze coś zobaczymy, słuchajcie, z tymi lakierami, czy pomaluję sobie tym nude. Mam jeszcze jakiś taki z czego? To jest Golden Rose, taki mały, ale jaka to jest? A, Selene? Nie wiem, Selene, jak ktoś tam czyta. W każdym razie mam taki, aczkolwiek na takie kolory coś nie mam ochoty. Mam jeszcze, słuchajcie, czarny z Lovely.
fajny lakier, ale jakoś tak też nie na teraz. Ja jesienią lubię mieć czarne paznokcie, jesienią lubię mieć też takie paznokcie, więc też nie na teraz. Jeśli chodzi o te dwa lakiery, to muszę Wam powiedzieć, właśnie to będą takie moje wszystkie lakiery, dzisiaj zobaczycie. Jeśli chodzi o ten lakier z Eveline, to muszę Wam powiedzieć, że kolor jest przepiękny. O, może tak bardziej usiądę. Lakier, ten kolor jest przepiękny, natomiast on się nie trzyma dobrze na paznokciach. Kiedyś miałam jakiś inny z tej serii i był fajny, ten jest taki sobie. Natomiast widzę, że on w opakowaniu jest całkiem jeszcze taki fajny, więc mimo tego, że go dawno kupiłam, to widzę, że jest cały czas świeży. Natomiast ten z Rimmela jest całkiem spoko. On jest, to jest, nie wiem czy Wam mówić numery, 340. On jest całkiem też ładny, ale to też nie jest kolor na teraz. Mam jeszcze, słuchajcie, te dwa lakiery z Golden Rose, które Wam pokazywałam jakiś czas temu. Czekajcie, bo mam cień na twarzy, jak tak zbliżam je. Te dwa, słuchajcie, lakiery są paskudne. Chyba je też komuś oddam, może ktoś będzie... Wiecie, to też zależy, jak to maluję paznokcie. Jednemu będą pasować te lakier, drugiemu nie, więc może komuś będzie pasował, chyba oddam, bo coś z tym lakierem jest nie tak. Bardzo źle się nim maluje. Naprawdę trzy warstwy to jest jeszcze ciągle za mało, a schodzi mega szybko. Ten kolor też jest ładny. Ja lubię taki jasny brąz z szarym to jest. Lubię takie cienie na paznokciach, bo to nie jest nude, to jest troszeczkę ciemniejszy niż nude. Natomiast znowu 3-4 warstwy i wcale się dobrze nie trzyma, tak więc chyba zaraz zrobię porządek w tych lakierach, tak sobie myślę. Co ja tu jeszcze mam? A, mam jeszcze taki lakier z Colorama Maybelline. Promocja była... Kupiłam go za 3,59. Wiecie co? Też ładny kolor. Taki fiolet z brązem, taki ciemny. Ale też coś na ten odcień nie mam teraz ochoty. Też jest średni, jeśli chodzi o malowanie, o utrzymywanie się. Niektóre lakiery, wiecie co, mają coś takiego dziwnego w sobie, że jak pomalujecie, to wszystkie niedoskonałości Waszych dłoni widać. I właśnie ten taki jest. On jakoś tak dziwnie, te skórki wyglądają przy nim, więc... Ale ogólnie nie jest sam w sobie zły. I mam jeszcze lakier taki z Essence. To jest... Essence de Gel Nail Polish, tak jest napisane. Mało już go mam, mam go tutaj mniej niż pół, ale wiecie co, on już chyba jest stary. O, nawet nie chcę spłynąć. Ja go chyba już wywalę, ale ten lakier był bardzo trwały. Słuchajcie, o mój Boże, jaki on był trwały. Mam jeszcze w ogóle, o taki jeden, szary komuś oddałam, został mi ten Sensi. To jest też fajny kolor, to jest taki kolor lat 90. Taki nudziak, ale taki, wiecie, pokażę Wam zaraz coś. Taki nudziak, ale... Nie taki nude, ja Wam zaraz pokażę różnicę między tym, a tym Miss Sporty, widzicie? To jest taki nude z trochę z brązem, ja lubię bardzo ten kolor, natomiast ten lakier również nie jest rewelacyjny. Kolory mają przepiękne, ja nawet jak byłam dzisiaj w naturze, to sobie oglądałam te lakiery i muszę Wam powiedzieć, że w ogóle mają piękne cienie w kolorze nude i taką paletkę do brwi, no, to jest chyba nowość. Bardzo, bardzo ładne, w ogóle te cienie ich, te takie paletki, one kosztują około dyszki, 9,99, takie paletki czterech cieni i muszę Wam powiedzieć, że przepiękne są, są takie satynowe, mięciutkie jak dotkniecie, naprawdę bardzo napigmentowane i są najróżniejsze, chyba z, nie wiem ile ich jest, z 8? Rodzajów, słuchajcie, różnych nude. Jest nude, beige, jakieś tam dwa brązy, różowy, są jakieś same brązy. Naprawdę przepiękne są te paletki. Oczywiście już miałam jedną w koszyku, ale mówię nie, nie kupuję, mam cienie. Tak więc, no, ale wracając do lakierów, ogólnie piękne są kolory, ale coś ten lakier taki jest, wiecie co? Nie wiem, ten szary w ogóle był, nie wiem czy pamiętacie, miałam taki szary. On nie był nawet szary, tylko trochę taki srebrny, taki z takimi perełkami, takimi świecącymi, takimi, wiecie, diamencikami. On był całkiem, znaczy ten kolor całkiem ładnie wyglądał w opakowaniu, natomiast na paznokciach, no ale to też widzicie kolor, no po prostu kolor mi się nie podobał. Tak więc to jest wszystko, jeśli chodzi o moje lakiery, więcej nie mam. Zaraz chyba zrobię z nimi porządek i muszę którymś pomalować. Za Chiny nie wiem który, chyba wybiorę ten albo ten. Ten albo ten. Ewentualnie jeszcze spróbuję tym pomalować, bo jak mi nie będzie pasował, to również komuś oddam, żeby sobie z niego korzystał. Też taki, nie wiem, czy ja tak kolor sobie wybrałam, słuchajcie, taki zielony. Nie wiem, taki kolor kiwi to jest. Nie mam pojęcia, co ja miałam za pomysł na ten lakier, natomiast... Dobra, chociaż spróbuję, zobaczę może, czy da się nim pomalować i za chwilę się z Wami połączę. Słuchajcie, pomalowałam sobie tym lakierem, tym z Vibo i muszę Wam powiedzieć, tym w kolorze kiwi i muszę Wam powiedzieć, że dużo lepiej się nim maluje niż białym, więc nie wiem, ogólnie biały mi się źle maluje, przynajmniej mi, więc nie wiem, czy to jest wina lakierów w sensie tej całej serii, czy akurat jest tak samo jak na przykład w Rimmelu, że jeden jest fajny, jeden nie.
Ten jest spoko, ale wiecie co, wymyśliłam sobie, że jednak pomaluję sobie tym. Maluje się całkiem fajnie, myślałam, że już jest trochę przestary, natomiast nie, maluje się świetnie. I teraz mam, słuchajcie, taki zestaw na paznokciach. Miętę na paznokciach u nóg, a na rękach ten fiolet. Piękny kolor, dwa naprawdę, takie letnie. I jeszcze Wam chcę na koniec jedną rzecz pokazać. Ja już się z Wami będę w ogóle żegnała, tak więc mam nadzieję, że miło Wam się oglądało. Jeśli tak, to dajcie standardowo kciuka w górę, a teraz Wam pokażę, jak pięknie wyglądają pojemniki z Rossmana. Zobaczcie, tak one wyglądają. Strasznie mi się podobają. Tutaj jest cukier, zobaczcie. Tutaj jest ta kawa. Tak oldschoolowo to wygląda. Naprawdę bardzo mi się podoba. Brakuje mi jeszcze takiego pojemnika na herbatę i będę miała komplet. Mam nadzieję, że jutro dziś uda mi się go zdobyć, bo słuchajcie, to wygląda po prostu cudownie. Zobaczcie. Oczywiście tutaj nie ma tego, wiecie, takiego miejsca na łyżkę, no bo to nie jest typowa cukierniczka, ale co tam, to i tak wygląda fajnie. Ja na co dzień, tak jak mówiłam, nie korzystam z cukru, więc tylko dla gości będzie, więc myślę, że jak najbardziej będzie ładnie wyglądać. I to wszystko. Ja już się z Wami żegnam i do kolejnego filmiku. Pa!